Plotki! Elo, elo, elo! Słuchajcie, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Dlatego dbamy o naszą planetę. Co robimy, Mela, dla naszej planety? Idziemy na spacer. Tak, w zgodzie z naszą planetą chodzimy na spacer. Ale to dobrze, bo nie jeździmy samochodami i nie wytwarzamy... Dymu. Dymu, dokładnie. I nie wytwarzamy spalin, tak? My z Melą bardzo dużo chodzimy, jak nie musimy używać samochodu, to go nie używamy. To już jest z dobrem o naszą planetę, prawda? Mm-hmm. O planetę Ziemię, i o nasze powietrze. I nie można dzisiaj komina włączać? Tak, i komina dzisiaj nie można włączać. Nie można palić plastikiem, nie można palić żadnym dziadostwem, mm-hmm. prawda? Bo wtedy zatruwamy naszą planetę Ziemię. Słuchajcie, dzisiaj mamy grać w Tokaboka. Kupiłyśmy specjalnie dodatek, wiejski domek, tylko dlatego, żeby być w zgodzie z naszą planetą. Żeby wykorzystywać te materiały pochodzenia naturalnego, czyli drewno, cegły, czyli taki styl, jak my kochamy, prawda, Mela? My kochamy wieś, prawda? Zabierzemy Was do swojego wiejskiego domku. Auć! Tak, dokładnie, 100 km od Warszawy. Zobaczycie, jak tam mieszkamy, jak mamy, jaki mamy tam domek po naszych dziadkach. I co? I lecimy z tym. Dawaj, lecimy, szybko! Ja już się nie mogę doczekać. Gramy w toka, odpalamy toka. Zaraz zobaczymy. O, Mela oczywiście zabiera mi od razu ten telefon. To jest Meli standard. Daję. Czekaj, włączmy tutaj to dzień. Nie jest wiejski, to jest halloweenowy. Nie, to będzie wiejski domek nasz, wiesz? Dobrze. On jest trochę halloweenowy? No zobacz, on jest cały z Halloween. O kurka, blaszka, ja myślałam, że to jest po prostu wiejski domek jakiś. Nie. Dobra, wywalamy to. Zobaczmy, jakie mamy pomieszczenia w tym domku. Tutaj może zrobimy kuchnię. Jaka łazienka, widziałaś? To nie jest łazienka, tylko... To jest łazienka. Zrobimy tutaj łazienkę. Ale nie. Pokój dzienny i tutaj robimy sypialnię, tak? To co, lecimy z tym? Dobra, to co, lecimy z tym? Na początku robimy kuchnię. Ładną kuchnię. Dobra, robimy ściany. Dobra, tylko wyrzuc... Dobra, nie wiem, to co. Robimy ściany. Ładne. O nie. Podłoga jest z desek i podłoga z desek jest jak najbardziej dla mnie okej. O, to też jest bardzo ładne. Drewniana, fajna kuchnia. Dobra, robimy teraz kuchnię. Lodówka już mi się podoba. ASX. Boże, ja marzę o takiej lodówce, żeby sobie kupić do naszego przyszłego domu. Ej, wypas. O, taka kuchnia mi się podoba. Poczekaj chwilę. Poczekaj, Mela, bo ty tak pędzisz po prostu, że masakra. Po prostu stawiasz w byle jakich miejscach, co? Dobra, mamy tutaj blat, tak? A nie, stół kuchenny postaw. Jaki blat? Przecież nam się tutaj nie zmieści, Melcia. No dawaj jakiś stół. Ale fajna ta... Co to jest? Jak to się nazywa? Toaletka. Toaletka. Dawaj jakiś ładny stół. Dlaczego to jest grzybowe? To nie jest grzybowe, to jest drewniane. Dawaj. Ale to jest grzybowy stół. Dawaj, robimy teraz ładnie. Co teraz kładziemy? Listkowe krzesło mogę? Możesz listkowe krzesło, dlatego że ja taki dom to bym raczej preferowała jako dom weekendowy nasz. Po prostu zrobimy taki weekendowy, fajny domek. O, tutaj pień. O, może być pieniek, spoko. Teraz tak, brakuje mi czegoś na ścianach. Kocioł. Nie, w kotle nie będziemy tutaj nic robić. O, ale mi brakuje garnki. Tak, o taki garnek też mamy w kuchni. Miedziany taki. Pokaż Mela mi na chwilę, dobra? Weź. Widzicie, jak to się gra we dwie osoby? Jedna osoba chce tak, druga osoba chce tak i są cały czas z tego powodu kłótnie. Ile 150 bierzesz garnek? Czekaj, tylko musimy... Kurde! Nie da się. Nie mogę go ściągnąć? Mogę. Wiesz co? O Jezu, no co? On mi lata. No latający. Czekaj, teraz zobaczmy tak. A można ze szkła, czy nie? Patelnię jeszcze bym jakoś postawiła. Przecież ty lubisz jajka sadzone. Nie mam, kocham. No. Czekaj, ale jeszcze zróbmy tak. Zróbmy coś na ścianach fajnego. Gdzie były te obrazki? O. Albo półki. Półki, fajnie. O! Taka półka jak najbardziej jest dla mnie okej. Jasny obraz. Dobra, weźmy coś tutaj. Albo jakąś roślinki jakieś. Jasny obraz. O! Dusz. Może być. Ale dobra, jakieś Mela, daj jakieś roślinki i daj jeszcze bym dała jakieś oświetlenie tutaj do tego. Masz tu oświetlenie. No ale coś może na ścianę, może czekaj, jakieś rośliny. Gdzie to były? O, już. Dawaj jakieś rośliny, co tutaj mamy? Oj, fajne. Nie, dawaj takie inne, poczekaj.
O, tam, takie jest... zwisające może? My lubimy te bluszcze. O nie, nie można. Ej! Lodówkę mi się dosadziło. Nie chcę mieć za lodówki. O, może tu? O. Dlaczego to? Nie, no gdzie? Żebym w głowę... A co to jest to białe? Co to jest, cień tego, czy co? O co to chodzi? To jest chyba cień, tak. A poczekaj chwilę, włącz. Dobra, już się przestraszyłam. A weź dobra. Takie... Czekaj... Poczekajcie, te... Takie dyniowe, takie fajne. Poczekajcie, teraz trzeba wybrać jakieś oświetlenie. Ja na stół zrobimy to. Właśnie, ja chciałam to. Ale chciałam je na stół. A weź wywal. Weź to wywal. Nie, a ta żarówka mi się podoba. A mi nie. No to tu tak. O. Dlaczego to jest cały czas takie cienie tego? Ja właśnie też chcę to na stół. Dobra. Na stół też możemy wziąć jakieś kwiatki. Chociaż nie wiem, czy one tutaj pasują. Ten cień mnie śmieszy cały czas. No. Który się robi tutaj, wiesz. Nic to jest nawet. Tu jakiś obrazek jeszcze damy. Dobra, poczekajcie. O, jeszcze tak myślę. Nad dywanem myślałam tutaj takim. Ale nie wiem, czy to w sumie pasuje. Nie, dobra, na razie zostawmy. Ale mi tutaj cały czas czegoś brakuje. W ogóle tą szafkę otwórzmy, bo ja bym coś do niej włożyła, żeby to fajniej wyglądało. No tak, właśnie o to chodzi, Mela. O, dyniowy tam był czajnik, widziałeś? Musimy mieć... No, o, to jest zwykła talerz do biała. Weź. Mogłaś mieć te białe, bo te białe były lepsze, wiesz? Oj. Miski? No. Jedna, druga. Jedna jest mała, druga duża. My mieszkamy we dwie, więc tutaj nam... Dwie miseczki. Dobra, weźmiemy dwie miseczki na razie. I trzy talerze. Sztućce! No, nie lubię sztućców. Nie lubisz sztućców? No. Mela, wolisz jeść rękami? No, to jest najlepsze. Jezu. To nieźle masz. O, zobaczcie. Wkładamy sobie tutaj sztućce. I lubię pić mleko jak... Kot. Ty mleko lubisz. No dobra, ale słuchajcie, swoją drogą, wiecie, to jest zabawne? Co? To, że ja myślałam, że to jest naprawdę wiejski domek, a Tomala mówi faktycznie, że to jest domek halloweenowy. A dzwonek nam się tu zmieści. Dobra, i teraz możemy zamknąć. O, już to wygląda trochę lepiej, jak coś tam jest. No, ale wiecie co, i tak mi czegoś tutaj, cały czas mi czegoś nie brakuje. Może wiecie, w lodówce coś weź. W lodówce to później. Ja nie jestem minimalistką, więc wiecie, ja po prostu bardzo dużo lubię mieć kwiatów, ja po prostu lubię mieć porozstawiane, ja nienawidzę być minimalistką. Nie, ten kwiat mi tu nie pasuje. Ja już kończę, Mela, tą kuchnię. Dobrze. Dobra, na razie może zostawmy tak. A drugi pokój to ja będę chciała. Łazienkę. Aczkolwiek ja bym tu jeszcze coś dodała. Dobra, ale ja bym zmy... A książki z przepisami? No, to fajnie wygląda. Mogą być? To jest kryształ! Jakiś, tutaj są książki z jakimiś tajemnicami. I kryształy! Co to jest za pluszak? Będę miała do swojego pokoju, będę chciała tego pluszaka. Skoro to ma być wiejski weekendowy domek, to na razie zostawmy. Dobra, Mela, łazienka. Zobaczmy, jakie mamy dodatki łazienkowe nowe jakieś. O, ale wanna. Fajna wanna. Tak, i taka mi się podoba. Czekaj. Pamiętaj, że kibelek... Melusia, ale pamiętaj bardzo ważną rzecz. Kibelek i jeszcze tu musi być jakaś szafka. No wiem. Więc musimy to jakoś pomieścić. A poczekaj, a tej wanny się nie da jeszcze przesunąć, żeby ją trochę schować? Da. Nie, postaw ją w środku, ale tak. Przesuń ją. O. Najbardziej jak się daje ją przesuń. Nie, może kibel tu, a wanna tu, a po środku zlew. Widzicie, tak się gra we dwie osoby. Każdy. Co to jest? Studnia, kiedyś taka była u nas przed domem, dawno, dawno temu. O, jest to takie coś. Fajna. Nie. A nie lepiej takie coś drewniane? A, no. No, chyba dlatego, że wiesz co, ten zlew fajnie by był miedziany, ale on nie jest miedziany, więc on mi tutaj średnio pasuje. Tylko kurde, ta łazienka jest taka mała. No, to wezmę jakieś... Nie, weź lustro, normalne, Mela, weź lustro. Dobra, ja wezmę. Weź o takie. I jeszcze coś na ścianę koniecznie musisz dać. Dobra, jakiś obraz. Ja chcę obraz. I światła. No. Światła, jakiś dywanik, bym dała jakieś kwiatki. Sowa w łazience. Dobra. To jest bardziej z Harry'ego Pottera. Pokaż. Też. To jest, tak, to jest. Mamy zrobić kiedyś Harry'ego Pottera dom. Więc dobra, może... zrobię. Hogwarts kiedyś zrobimy. Ale nie ma tyle pomieszczeń do kaboka. No. Chyba. Świece będę. Dobra. No, świece tak porozstawiałaś?
Dobra, a jakieś kwiatki? Coś jeszcze jednak? O, zielonego i na dywan bym, znaczy na podłogę bym coś dała, wiesz? Tutaj to takie kwiatki? No gdzie ty? Nie, chodziło mi o duże kwiaty, żeby postawić gdzieś przy wejściu. A ja bym nie chciała taki właśnie. No dawaj, Mela, stawiaj gdzieś. O, fajny pan. No. Aż, że tutaj. A tutaj też może być, to też fajnie wygląda. Czeka. O, to też fajnie wygląda. Ale jeszcze weź coś tutaj na dywan. Właśnie jest dywan. Jeden to jakiś fajny. Taki fajny. O. Nie! A mi się podoba. Oh my god! Oh my god! Nie! Ale nie ma innych. No to chcesz kamieniowy? Tak, no lepiej, Mela, tylko może ten mniejszy kamieniowy. Oh my god. Widzicie jak to jest? Z takim dziedziusiem grać? Dziedziu, światełka. Dobrze. Ja robię teraz ja robię teraz pokój. Ale gdzie jest światło? Światło, proszę. Dobrze. Cały czas jest tego wszystkiego za mało. Kurde, ja nie jestem w ogóle minimalistką, ja to tak lubię, jak jest dużo rzeczy. A ja nienawidzę. No dawaj. Ja nienawidzę, jak jest ciasno. Mela, ale chodziło mi wiszące jakieś światło. Wiem. No to dawaj. Ta żarówka będzie fajnie wyglądała, tak? Co była w kuchni. Nie, tutaj już to nie. A ja nie wiem, czy w ogóle się będzie dało. Weź spróbuj tą żarówkę wiszącą. O, da się. Dobra. Ale pokaż to na widło, nie na ten, nie w łazience. To nie wiem, czy to się da, bo zobacz, czy to jest w łazience. No, ej, bo zobacz, bo tutaj tak wystaje. No jest tu tak. Dobra, właśnie. Ale to weźmy więcej tego, żeby tak, ale to śmieszne te cienie wyglądają. Tak, ja chciałam zrobić sama ten pokój. Zobacz, ale ja przynajmniej światła zrobiłam w łazience, są w łazience światła. Gdzie? Dobra, są w środku, właśnie ich nie widzisz, bo były ich cienie, zobacz. Dobra, jest, mamy kominek. Co to za jakiś orzech? Ej, a dobra, coś mam w ogóle pomysł, chociaż te ściany mi się podobają. A wiesz, tylko ja bym chciała... Nie, te ściany mi się podobają, zostawiam. Dobra, a ja nie z tej ścian, tylko weź takie, wiesz co? A nie, może tak zrobię. No, fajnie. Tylko weź tam te światło, co chciałaś w kuchni dać. Dobra, teraz wszystko ogarniemy. O, patrzcie, co możemy zrobić. To tak zrobimy, trochę creepy będzie jednak. No. Co to? Pień. Ten pieniek to nie będzie kanapa, to będzie stół. Ale ciekawe, czy na tym stole coś nam da się teraz postawić. Chciałam zrobić taką fajną jakąś tutaj kanapę. O kurde, ale nie ma takich typowo vintage'owych. Oh no. No przecież takiego drewna to ja nie chcę tutaj. No to wiesz... To tak no, będzie... No fajnie. No wiem, no może fajnie to wygląda, tylko że chodzi o to, że to tak... Ja to lubię tak przytulnie jak jest, powiem wam. No to weź fotel. No jeszcze fotel jakiś zrobię, no. Ale ja chciałam o tamte światło, co chciałaś w kuchni. Dobra, Melusia, spokojnie. Zaraz. Fotel? Ten fotel? No. Kurde, ale no zobacz, no bo to już będzie tak za kolorowo. Fajne. Ej, no co wy uważacie? Mela mówi, że ten fotel tutaj pasuje. Musicie dać znać, czy faktycznie ten fotel. A zobaczmy teraz jedną rzecz, bo mnie bardzo ciekawi jedna rzecz. Czy ja na tym stole kanapowym, no nie postawię, bo to jest, wiecie o co chodzi? Kanapa. A to jest nawet z pluszu, zobacz. Nie, to nie z pluszu, to chyba drewniane ciekawe. Bardziej, wiesz? Ale zobaczcie, tutaj nie mam co innego postawić. No co, tego grzyba ja tutaj postawię? No fajnie. Nie. Chyba, że to zrobimy tak, a to tutaj w ogóle, każdy mebel będzie z innej parafii. Nie, nie podoba mi się to. No to weź ten stoł taki okrągły. Nie, zróbmy to. To będzie stołem. Trudno, nie będziemy nic na nim stawiać, ale tak mi się bardziej podoba. Dobra, słuchajcie, ale co ty, Mala, mi zabierasz? Ja tu jeszcze jestem w toku robienia rzeczy. Wiesz, że ja nie jestem minimalistką. Ja to po prostu posadzę tutaj milion rzeczy jeszcze. Dobra, a weźmiesz... Czekaj, jeszcze się coś zrobiła. Ścianowe kwiaty, bo tam jak była siłownia... To... Ścianowe kwiaty. Ja wiem, Mela, też mi się te kwiaty podobają, ale niekoniecznie one tutaj pasują. Tak, była, bo ja oglądałam ten odcinek siłowni, dlatego ja chcę ten siłowni, co to miałeś... Skoro to ma być nasz wiejski mały domek, to zrobimy tak. Będzie dużo obrazów. Ale kurde, jeszcze myślę, bo przecież ja potrzebuję. Szafy. Wow, no właśnie, o to mi chodziło. Tylko zrobimy tak, to weźmiemy tu. O, jednak kominek zrobimy pod tym. Ja też bym wylała kominek tu. Dobra. I teraz tak. Szafa będzie na pewno. Tylko tak. O, no fajnie wygląda. Fajnie. To możemy zrobić takie tak. Starocie. Takie starocie. Dobra, poczekajcie. A weź miotły. Wszystko weźmiemy zaraz. Ale gdzie miotłę? Tutaj mam miotłę postawić na środku? No czekaj. W łazience.
Łazience są miotłe. Zobacz, jaka dobrze, Melunia. O, to będzie dobre do... To by mógł być dom Harry'ego Pottera, powiem wam. To by mógł być ten dom na Private Drive, gdzie on mieszkał. Dobra, teraz pochowamy do szafy. Książki. W szafie są książki. My lubimy czytać z Melcią książki, więc dużo książek jest tam. I komiksy. I komiksy. Jakie ostatnio czytałeś? Weź Kryształ. Super Finksy. Super Finksy. Bardzo fajne komiksy, polecamy je. Zobacz, jakie tutaj są rzeczy. Nie, nie oczy. Nie, jakieś oczy. Weź to. A na co nam ta kula? Żebyśmy widzieli przyszłość. Przyszłość? Matko. No, i kryształ. Dobra. I ten kryształ? A na co nam ten kryształ? No, żebyśmy byli bogate. Żebyśmy byli bogate. Mela, żebyśmy były bogate, jeżeli już. No wiem. To mów ładnie, poprawnie. No co ty tak robisz tutaj, wymyślasz? Błędę. O, to nawet spoko. No, teraz jest też taka moda, że się chowa w takich witrynkach takie kwiatki jakieś. Może byśmy tam wstawiły coś. O, tutaj na przykład, bo to fajnie wygląda. I kaktusa tego! Czekaj, zobaczmy jak to w ogóle... O, fajnie, już jest lepiej od razu. Jak tak więcej się dzieje... Kryształy! O, od razu mi się tutaj bardziej podoba. Już, czy nie? Nie, no gdzie? Czy kominku, kanapa, ty zwariowałaś? Myślisz, że się podpali? No. O to ci chodzi? No bo to jest drewna, widzisz, kanapa? To jest drewna kanapa. No i co z tego, ale to nie znaczy... Mela chyba tutaj wzięłaś akcję z Simsów. Czekaj. Że się może podpalić. Dobra, jeszcze czegoś potrzebujemy. No, bo miałyśmy taką akcję z Simsów, że nagotowała i się podpaliła. Pamiętasz? Patrzcie, do takiego domu by pasował taki ten, ale ja nie lubię takich zegarów. A ja lubię. Ty lubisz takie zegary? No, ja lubię. To co, wieszamy tutaj taki zegar. Kurde, to naprawdę jest, będzie tak vintage'owo, że hardcore gramofon, postawiałabym go chodź tutaj, tylko że on cześć, nie będzie tutaj stał. Hello, surprise. O kurde, już. No powiem wam, że napaćkałam tutaj już grubą, ostro. Nie, wiesz, tylko domofon, czerwca tam. Czekajcie. A ja bym chciała tamty dywan. Jaki? No bo ty nawet takich dywanów nie wiesz, ty tylko kamieniowe. Nie fair. Mela, zaraz zrobisz sypialnię. No, to w sypialni będzie... Gdzie kamieniowy. Znaczy nie kamieniowy. Teraz robisz sypialnię w swoim stylu. Nie. Poczekajcie, bo to... Nie, ty za dużo tego dałaś. Ja się na to nie mogę patrzeć. Widzicie, jak ja mam życie ciekawe z tym dzieckiem? Drewno na opał. Jeszcze mogę tutaj rzucić jakieś. Widzisz? Co to jakieś? Papiery? No plastiki, butelki porozwalane, oh my god, co to w ogóle, z jakiego to dodatku, to z tego też? No tak. I na co te butelki, a może te butelki, to tutaj postawię takie, no w sumie to jest domek weekendowy. Zawsze coś może wlecieć przez to okno. Ej, wiesz co? No. A wiesz, że papiery są do palenia? No wiem. W kominku. Tu jaki wieszak, olele. Dobra, na razie zostawmy. Poczekaj chwilę, chcę zobaczyć, jak ta całość gra. No. Dobra, tak. Teraz sypialnie robimy. Ale nie zabierasz mi. Ja już się nie odzywam, niech Mela sobie robi tak, jak chce, tylko pamiętaj. Nie zasadzaj. W duchu... Czyli o co chodzi? Zero waste. Czyli o co czyli chodzi? Drewno i cegły. Wiem. Pamiętaj, że to jest sypialnia, ale spoko, już mi się podoba, jak to zrobiłaś wszystko na drewniano. Mi też. Lubię. Zobaczmy, jakie fajne drewno. Łóżka mamy nowe. Ja wiem, jakie. Oh my god! Deszkowy! Łóżko z gniazdem. Chociaż my śpimy tak razem. Będziemy spały tutaj razem, dlatego że nie mamy takiego, wiesz, tutaj, żeby zrobić dwa pokoje. No. To co, tylko ta pościel mi się tak nie podoba. Mi a też. Dlaczego ty nie nasi... Dobra, nie odzywam się, przepraszam. O, wezmę tą szafę. Fajnie to taka szafa będzie na ubrania? No, fajnie. Fajnie wygląda mi. Tobie spadnie... Nie chcę tej tego nad tym. Gdzież powiesić takie coś nad głową kogoś? Czy przecież by to spadło w nocy i co by nas zabiło? No wiem. Matko, pająk. No to wiem. Śmieszny ten pająk, co? No zabawny. To jest taki wieszak na ubranie. No. Czekaj, chcę sobie zobaczyć, czy... Chcę mieć zabawkę. O, chciałam mieć tą zabawkę syrenką. Syrenkową zabawę. To jest jakaś syrenkowa lama. Wiem. No, co jeszcze byś tutaj dała? O, zapach. Nie mów, że to jest koniec twojego pokoju. Weź coś do dalszych łóż. Nic, to nie jest koniec.
co, myślałam, że to już jest koniec? Nie wiem. Co to jest? Maszyna do opisania. Ale stary telewizor. No, kiedyś taki był u moich dziadków, wiesz? Wiem. My nie będziemy miały tutaj telewizora. Wiem. O, jest skrzynię tak. Taką skrzynię też mamy. No fajnie, tak wygląda. Naprawdę? Nie wiedziałam o tym. Na Marusia. Mieszkam tu, ale nie wiem o tym. Nie, no ta skrzynia była na strychu, a później ją zabrała Katarzyna. Dobra, powkładaj coś do tyłu. Nie wiem, gdzie my będziemy ubrania przytrzymywać, ale luz. No dobra, tu. Weekendowo to mogą być walizce. No tutaj będziemy. O, tu. Skrzyni. O, dobry pomysł. Skrzyni będą. Będą skrzyni. Czekaj. Nie wiem, jakie światło. O, ta świeca jest fajna. No gdzie? No przecież ona jest do przyczepienia na ściany? No. No zobacz. A, dobra, myślałam, że do postawienia. Nie. No to przyczepiaj. No przecież przyczepimy. Spali nas w nocy. A nie lepiej nad łóżkiem jakoś tak? Nie. Dobra. Ja już zresztą ja się nie odzywam. To Mela tworzy sama sobie. Czekaj, gdzie ten był pająk? Pająk? No. A, ten wieszak. No wieszak. To nie tutaj. Może tam, gdzie półki on był. O, ty masz dobry pomysł. Tak, on był w półkach. No. Ekstra. I możemy... Światło, kwiaty. No, ja nie jestem kwiatów w tym pokoju. No to światło jakieś chociaż daj. O, nigdy. Dobra, światełka poprosimy. Żeby ci się wywaliła na głowę, jakby nie spała. Masz tu światło. Że sowa ma mi spaść na głowę? No. Nie, pająk. Pająk. Ja się nie boję pająków, to ty się boisz, ja się nie boję. Ja nic się nie boję, ja się tylko, ja dużych się nie boję nic. Coś na podłogę, Mela, tak pusto trochę zrobiłaś, krew w tym kredensie nic nie ma. Wiecie, co my kiedyś nagramy? Co? Nagramy tak, że Mela będzie raz sama robiła tokę. Ja nie będę się w ogóle odzywać, mnie tutaj w ogóle nie będzie, ja po prostu stąd zniknę. Dobra? No. Bo jak ja patrzę na tego grzyba na podłodze. Mi też się to nie podoba, ale ja nie wiem jak... No ale nie taki, no co ty. No jeszcze taki. Ten też jest okropny, ale dobra. Piękny. Nie, to biały już jakiś by był lepszy. O. No dobra, niech będzie. No chociaż... to jest taki księżyc, widzisz? Dobra, umówmy się, że to jest domek weekendowy, wszystkie weble są z przypadku. Wrzucasz coś do tego kredensu, czy kończymy już? Właśnie nie wiem. No wrzuć tam coś, no co ty? Tak pusto ma zupełnie być? Czekaj, w łazience coś ty. To jest moja łazienka, proszę nie oceniać. Śmieć, po co ten śmietnik tu stawiasz? To zepsuje cały klimat. No to już nawet, już lepiej tą miotłę, no niech se stoi tutaj pod drzwiami. Dwie miotły. Miotła Harry'ego Pottera. No to będzie latać. Będzie latał. Nie chcesz, żebyśmy latały? Będzie latał do Gryffindoru. O. Rzucasz coś do tego kredensu, czy tak po prostu już kończysz ten pokój? Chcę sobie zobaczyć, jakie... O, szczotka. Szczotka. No, szczotka w sypialni. Czekaj, wezmę ręcznik. A można? Ręcznik nad łóżkiem. Piękności. A wiesz, że można się przebrać w ten ręcznik? Moje serce tego nie wytrzymuje. Dobrze, przebrać się w ręcznik, dobra. Można, naprawdę. Ja nie żartuję. Dobra, kończymy powoli. No to poprzucę jeszcze chustki. Coś. Ej, chcę chusteczkę. Już. Okej, zobaczcie, zróbcie przegląd naszego... Zrób przegląd. Czekaj, ja... Oceńcie proszę każde z pomieszczeń. Czekaj, ja chyba chcę jednak tu kwiat jeszcze dać. Jakiś. Co ty mi pokazujesz? Kciuk. Creepy kwiat. Dobra, słuchajcie, oceńcie, my już kończymy to. Oceńcie proszę każde z pomieszczeń albo cały dom, jak tam wolicie. I dajcie znaka, czy Meli meblowanie jest okej. Zobaczcie, to Karolinowe. Nie patrzcie na to. Weźmy poprawkę na to, że to jest dom weekendowy. Tutaj przyjeżdżamy tylko w weekendy. Kula, żebyśmy wiedziały, co będziemy robić. W przyszłości. Gdzie będziemy latać na namiotłach, czy do Gryffindoru, czy gdzieś. Dobra, słuchajcie. Już patrzę. Do Gryffindoru powiedziałam, chodziło mi o Hogwart. No wiem. Dobra, Gryffindor też może być. Dobra, my tymczasem się żegnamy, robimy magiczne zaklęcie i znikamy. Trzymajcie się, pa! Pa!